A teraz o kolejnym ważnym, może nawet najważniejszym elemencie, bez którego mój rytuał nie odbyłby się, a być może zainspiruje też Ciebie. Trzy melodie, trzy piosenki. Gdy tylko energia wszechświata, astrologicznie rzecz ujmując, zaczyna płynąć w kierunku ważnego aspektu planet, zaczyna tworzyć, dowydarzać fraktal rzeczywistości do momentu, w którym spotykamy się razem, w którym tworzymy, w którym każdy z nas, czyniących w Akademii Magii, zakłada swój własny ołtarz, uruchamia swoją własną wolną wolę. Wówczas, na początku takiego pływu, nie tylko odpalam świecę, ale wybieram trzy piosenki, zadedykowane tylko i wyłącznie na ten rytuał. I przesłuchuję na początku pływu, na końcu pływu, jak i również bardzo często towarzyszą one temu, co robimy, jak oryginalny soundtrack, jak ścieżka dźwiękowa do tego, co wydarza się w magii. Oto magia i muzyka uwielbiają płynąć razem z energii do materii poprzez dźwięk, poprzez słowo, poprzez melodię, poprzez obecność w dźwięku. To, co czujesz w sobie, ale wyrażone na zewnątrz, dane światu, uzewnętrznione. I właśnie ta melodia, muzyka, a dokładniej trzy piosenki na początku i na końcu każdego pływu domykają ten pływ dla mnie w sposób rytualny. I domykają, niech to słowo Was nie zmyli, one co jedynie tworzą symetryczną konstrukcję dla energii, albowiem gdy tylko rytuał jest przeprowadzony, trwa i żyje, tak oto jest w Tobie już zawsze. Tak oto jest wpisany w rzeczywistość nie na tydzień, nie na dzień, ani nawet nie punktowo, a od punktu, w którym jest wydarzony, po każdy czas świata, aż po kraniec rzeczywistości i z powrotem, jeśli umiesz i jeśli nie umiesz sobie tego wyobrazić. I choć zazwyczaj piosenki te są tajemnicą, i choć zazwyczaj każdy pływ rytualny ma inne, i choć zazwyczaj, prowadząc wiele rytuałów, nigdy nie uzewnętrzniam, do tej pory nie uzewnętrzniłam, jakie to piosenki przygotowują mój głos do rytuału, jakie to piosenki, jakie to utwory nadają kształt i ostateczny charakter tej energii z mojej strony, którymi to piosenkami rosnę głos. Tak teraz, w tym roku, podczas Mabonu, powiem Wam dokładnie, co to jest. I być może zdziwi Was ten wybór, być może nawet zaszokuje, ale jest mój, tak osobisty jak ołtarz, lub nawet bardziej. I miałam możliwość usłyszenia ich, tych piosenek, w najwspanialszej możliwej formie. Oto trzy utwory, które są szczerym sercem hip-hopu, przenoszą w sobie energię nie tylko walki, ale już zwycięstwa po tej walce. Są również połączeniem niesamowitej synergii i przyjaźni. Linki do nich, oczywiście, znajdziecie w moim opisie. A już teraz wymienię imiona. Patiently Waiting. Oto pierwsza z nich. Druga, Crack a Bottle. A kolejna, i teraz uwaga, być może się zdziwicie, Welcome to Detroit City. I wszystkie te trzy piosenki 17 września usłyszałam ze sceny, na żywo, a jeszcze wcześniej, wypada powiedzieć, przez tydzień wcześniej, nie mogłam wyrzucić ich z głowy ze względu na to, że były wszędzie. Cała moja rzeczywistość wypełniona nimi. I tak oto, można powiedzieć, zaczęły płynąć spójnie i zgodnie z tą energią sukcesu. Dla każdego sukces oznacza coś innego. Dla każdego ta melodia zwycięska, ta melodia, która kojarzy się dokładnie z tym czasem, będzie o czymś innym. Dla nas były to właśnie te trzy utwory. I dlatego też podzieliłam się na swoich social mediach taką, no, malutką cząsteczką tego, co działo się podczas koncertu 50 Centa, gdzie oczywiście pojawił się również Marshall. I dzięki temu mogliśmy rozpocząć ten rytualny pływ, ten wspaniały, niesamowity, dowydarzający, szczęśliwy nurt życia,
w najpiękniejszy możliwy sposób. I tak, jak usłyszałam je na początku pływu ze sceny, w oryginale, dokładnie z taką mocą, z jaką brzmią dzisiaj, po kilkunastu latach, gdy słyszał je cały świat, tak w momencie, gdy dokonamy rytuału, usłyszę je raz jeszcze od tych samych artystów, ale zdecydowanie ciszej i z całą pewnością już bez sceny. Taka jest moja wola. A jakie są Twoje piosenki? Co wspomaga Ciebie w tym, co tworzysz? Co daje skrzydła Tobie? Co wzmacnia Twoją odwagę? Znajdź to i pamiętaj, za każdym razem, gdy usłyszysz tę melodię, przenosisz się bezpośrednio w ten rytuał.